Cześć, witam Was na kanale A to Ciekawe. Przygotowałam dla Was kilka ciekawostek dotyczących Angeli Merkel. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się o niej więcej, dajcie znać w komentarzu, a tymczasem zaczynamy. Matka z Elbląga, dziadek z Poznania, a ojciec pastor. Najszczęśliwszy dzień jej życia, dzień, w którym poznała swojego przyszłego męża Joachima. Jej ulubiony kolor to blado-niebieski, najbardziej lubi nosić wygodne, rozpinane swetry oraz w wolnym czasie pływa i pracuje w ogrodzie. Angela Dorota Merkel, z domu Kassner, urodzona 17 lipca 1954 roku w Hamburgu, kanclerz Niemiec od listopada 2005. Przywódczyni partii CDU, jej ojciec był pastorem luterańskim, a pochodząca z Elbląga matka nauczycielką. Merkel z wykształcenia jest fizykiem, posiada wieloletnią praktykę, a nawet tytuł doktorski. Polityką zajęła się dopiero po upadku muru berlińskiego, zaczynając od stanowiska zastępcy rzecznika rządu, a następnie kolejno deputowanej do Bundestagu minister do spraw kobiet i młodzieży, minister środowiska, ochrony zasobów naturalnych i bezpieczeństwa jądrowego, sekretarza generalnego CDU. Liderem partii została po skandalu finansowym w otoczeniu Helmuta Kohla. Nein, 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 nein. Angela Merkel zastanawiająco mało opowiada o latach spędzonych w NRD. Uważa się, że jej postawa wyrządza szkodę przede wszystkim mieszkańcom byłej NRD. Duża część społeczeństwa niemieckiego identyfikuje się z tamtą epoką. Ludzie mają prawo czuć się rozczarowani, kiedy jedna z najbardziej wpływowych kobiet w Europie wymazuje ze świadomości część własnej biografii i tym samym historii kraju. Pytana w szkole o zawód ojca, Merkel wymawiała niewyraźnie pierwszą literę i zamiast Pfarrer, pastor, rozmówca słyszał słowo Fahrer, kierowca, prawie jak Führer. Jej ojciec Horst Kassner był pastorem, aktywnym działaczem Kościoła Ewangelickiego. W NRD nie było tajemnicą, że w strukturach Kościoła Ewangelickiego działa wielu opozycjonistów. Ojciec pastor mógł narazić córkę na niewygodne pytania ze strony rówieśników. W 1968 roku spędziła z rodzicami urlop w Czechosłowacji. Widziała chłopca, który darł znaczki pocztowe z podobizną pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Po powrocie do szkoły nauczyciel zapytał uczniów, gdzie spędzali wakacje. Merkel zaczęła opowiadać uliczną scenkę. Widząc, jak pochmurnieje twarz nauczyciela, błyskawicznie zmieniła temat rozmowy. To typowa postawa przewijająca się przez całe życie Merkel. Panią kanclerz cechuje chłodna kalkulacja, pragmatyzm, staranne ważenie słów, nieprzywiązywanie się do określonego stanowiska. Zamiast działać, woli najpierw poczekać, aż ktoś oczyści za nią przedpole. Zawsze chce mieć 100% pewność, że stoi po właściwej stronie. Dawni znajomi z dużą sympatią wspominali Angelę Merkel z tamtego okresu. Dzisiaj jej dawni przyjaciele czują się rozgoryczeni, mają poczucie, że Angela Merkel wymazała ich z pamięci i odwróciła się od nich plecami. Młoda pani fizyk była towarzyską i lubianą osobą. Miała wielu przyjaciół na Uniwersytecie imienia Karola Marksa w Lipsku, gdzie studiowała fizykę. Poruszała się w kręgach NRD-owskiej inteligencji krytycznie ustosunkowanej do władzy. To byli ludzie wierzący w możliwości zreformowania socjalizmu. Marzyła im się praska wiosna w 1968 roku i socjalizm z ludzką twarzą. Poznali deficyty systemu, wielu padło ofiarą prześladowań i szykan ze strony NRD-owskich władz. Wiele dyskutowali o powstaniu Solidarności, o przemianach społeczno-politycznych w Polsce w 1980 roku. Uważnie obserwowali zmiany dokonujące się w Związku Radzieckim. Po dojściu Gorbaczowa do władzy byli zafascynowani pierestrojką. Wszyscy dobrze mówili po rosyjsku, a szczególnie Merkel. Czytała Gorbaczowa w oryginale, snuła plany przeprowadzenia podobnych reform w NRD. Angela Merkel nie była rewolucjonistką, tylko reformatorką komunistką. Nie chciała obalać socjalizmu, lecz go reformować. W internecie najczęściej znajdują się informacje, które podaje ona sama zazwyczaj przed wyborami, aby ocieplić swój wizerunek. Duża część życia Angeli Merkel jest utajniona. Ona sama podaje, że lubił mężczyzn, piękne oczy, wędrówki piesze i pracę w ogródku. Z owoców najbardziej ceni truskawki, z ciast placek ze śliwkami, a z dań pieczoną kaczkę, pstrąga, sznycle i kartoflankę. Sama przepada za gotowaniem. Gdy stoję przy kuchni, przestaję być kanclerzem, mówiła. A na koniec oczywiście żarcik. Blondynka kupiła sobie sportowy wózek Porsche. Już na pierwszej przejażdżce zajechała drogę wielkiej ciężarówce. Pisk opon, dym spod kół, wziął trzask, prask i naczepa w rowie. Porszak zdążył szczęśliwie wyhamować. Za kółkiem siedzi zblazowana blondi typu: no co chcesz, przecież nic się nie stało. Z kabinki Scania wygramolił się mocno zdenerwowany szofer, wyciągnął z kieszeni kawałek kredy i narysował kółko na asfalcie. Następnie wyciągnął blondynkę, postawił w tym kółku i krzyczy: stój ty pokrako i nie ruszaj się stąd. Blondi stanęła posłusznie, a facet zabrał się za demolkę w Porszaku. Wyrwał drzwi, przednie fotele wywalił do rowu, ogląda się
za siebie, blondinic stoi i się uśmiecha. Czekaj no, pomyślał facet wyciągając nóż. Spruł dokładnie tapicerkę, podziurawił opony, ogląda się za siebie, a blondynka chichocze. Zaraz się jeszcze bardziej rozbawię. Facet poleciał po kanister, oblał porszaka i odpalił grata. Wraca do blondynki, a ta wciąż stoi. Tylko buźka jej się śmieje. No i co w tym takiego śmiesznego? Pyta facet. A, bo jak pan nie patrzył, to ja wyskakiwałam z tego kółka. Na tym zakończymy kolejny odcinek, a to ciekawe, jeśli chcielibyście więcej ciekawostek o Frau Merkel, dajcie znać w komentarzach. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i miły komentarz, aby dać nam kopa do dalszej pracy. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, to zrób to, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Cześć!